Wielkie bitwy. Historię ludzkości zawsze kształtowały wojny. Jednak tylko niektóre bitwy zadecydowały o losach narodów. Ich skutki są odczuwalne do dziś. Oto jedna z wielkich bitew historii. Bitwa nad Bannockburn, rok 1314. Siedemset lat temu Szkocja uwikłała się w wojnę mającą jej przynieść niezależność od Anglii. Punktem kulminacyjnym zmagań była bitwa, która rozegrała się tutaj, nad rzeką Bannockburn, w pobliżu miasta Stirling. W ciągu dwóch czerwcowych dni 1314 roku 7 tysięcy Szkotów, dzięki lepszej taktyce, pokonało 18-tysięczną armię Anglików. Po bitwie Anglia była zmuszona uznać Szkocję za suwerenne państwo. Budynek powstający za mną to nowa siedziba parlamentu Szkocji w Edynburgu. Szkocja nadal pozostaje częścią Zjednoczonego Królestwa, ale w lipcu 1997 roku ludność głosowała za autonomią kraju. Pierwszy po niemal 300 latach parlament zebrał się w szkockiej stolicy w roku 1999. Utworzenie współczesnego parlamentu Szkocji było efektem procesu pokojowego i demokratycznego. Ale przez wieki stosunki angielsko-szkockie były skomplikowane i często gwałtowne. W roku 1296 Anglia najechała Szkocję. Po dwóch latach zaciekłych walk Szkoci zostali pobici. Ich kraj znalazł się pod okupacją silniejszego sąsiada. W początkach XIV stulecia pewien człowiek rozpoczął walkę o wyzwolenie Szkocji i stworzenie niezawisłego państwa. Robert Bruce urodził się w 1273 roku w potężnej szkockiej rodzinie szlacheckiej. Od młodych lat kształcił się w wojennym rzemiośle. W kwiecie wieku Bruce był uważany za jednego z najlepszych rycerzy chrześcijaństwa. Nie był jednak świętym. Przyszedł na świat w czasach, gdy zdrada, dwulicowość i zabójstwa były na porządku dziennym. Bruce mógł być urodzonym politykiem i znakomitym wojownikiem, ale był również dzieckiem swojej epoki. Potrafił dopuszczać się niewyobrażalnych okrucieństw. Koligacje rodzinne sprawiały, że był dalekim pretendentem do korony szkockiej. Desperacko pragnął królewskiej władzy. Początkowo uznał, że najkorzystniej będzie sprzymierzyć się z Anglikami, ale szybko zmienił zdanie. Zdecydował się na walkę o niepodległość i zdobycie korony siłą. W 1306 roku Bruce spotkał się z jednym z głównych konkurentów do tronu Szkocji, Sir Johnem Comynem. Spotkanie szybko przerodziło się w gwałtowną sprzeczkę. W pewnej chwili, porwany gniewem, Bruce ugodził rywala sztyletem. Jego ludzie dobili krwawiącego Comyna. To morderstwo miało poważne konsekwencje. Bruce zabił swego przeciwnika w kościele na uświęconej ziemi. Papież ekskomunikował go. W XIV wieku była to prawdopodobnie najgorsza rzecz, jaka mogła spotkać szlachcica, co dopiero człowieka, który pragnął zostać królem. Jednak wkrótce Bruce wyspowiadał się, a popierający jego dążenia niepodległościowe Kościół Szkocki wybaczył mu. Oczyszczony z grzechów, Robert Bruce 25 marca 1306 roku został koronowany na króla Szkotów. Ale zamordowanie Comyna spowodowało, że popularność Bruce'a wśród Szkotów zmalała. Co gorsza, Anglicy polecili go aresztować. Robert Bruce został zmuszony do ucieczki.
Przez kolejne 3 lata był banitą we własnym królestwie. Jednakże do roku 1309 albo pobił większość oponentów na polu bitwy, albo przekonał ich, by przyłączyli się do niego w walce o niepodległą Szkocję. Wraz ze swoimi zwolennikami opanował większość Szkocji, ale wszystkie ważne miasta i zamki nadal trzymali Anglicy. Robert Bruce kontynuował partyzancką wojnę przeciwko Anglikom. Dzięki nocnym atakom, błyskawicznym wypadom, zasadzkom, jego armia stopniowo wyzwalała Szkocję. Po 5 latach walk musieli pokonać jeszcze jedną przeszkodę. Zamek Stirling dominuje nad centralną Szkocją. Od niemal roku oblegał go brat Roberta Bruce'a, Edward. Zgodnie z zasadami średniowiecznej sztuki wojennej, dowódca angielskiego garnizonu zgodził się poddać Szkotom, jeśli do 25 czerwca 1314 roku nikt nie przyjdzie oblężonej twierdzy z pomocą. Robert był wściekły na swojego brata. Wiedział, że przybycie dużych sił angielskich mających przerwać oblężenie Stirling jest kwestią czasu, a wtedy wszystko, co do tej pory osiągnął, przepadłoby. Marzenie Bruce'a o niepodległej Szkocji zależało teraz od tego, czy jego partyzancka armia pokona angielską w otwartej bitwie. Król Anglii, Edward II, zebrał 18-tysięczną armię. Był pewien, że partyzanckie wojsko Bruce'a nie będzie poważnym przeciwnikiem dla jego oddziałów. Ta arogancja miała go jednak drogo kosztować. Anglicy wkroczyli do Szkocji 17 czerwca 1314 roku i ruszyli na północ ku zamkowi Stirling. Edward zamierzał zmiażdżyć oblegającą fortecę, oddziały szkockie i ponownie podporządkować sobie kraj. Dysponował wspaniałą armią. Trzon stanowiła piechota, ale w jej skład wchodziły także oddziały łuczników i kawaleria, ówczesne odpowiedniki karabinów maszynowych i czołgów. Gdyby poszczególne rodzaje wojsk walczyły razem, mogłyby stać się potężną armią. Ale angielskie oddziały nie stanowiły zwartej siły bojowej. Rycerze Edwarda byli zawodowymi żołnierzami tamtych czasów. To właśnie oni stanowili militarną i społeczną elitę Anglii. Ale w bitwie arystokraci szarżowali w pojedynkę, niezależnie od chłopskiej piechoty. To drastycznie zmniejszało szanse na zwycięstwo. Szkocka armia Bruce'a była znacznie mniej liczna, ale na jej korzyść przemawiały 3 rzeczy. Po pierwsze, większość jego ludzi stanowili bardzo doświadczeni żołnierze, darzący dowódcę absolutnym zaufaniem. Po drugie, Szkoci walczyli w obronie swoich domów za wolność kraju. Kwestia trzecia i najważniejsza. Przed bitwą nad Bannockburn Bruce przećwiczył ze swoim wojskiem zupełnie nową taktykę. Szkocką armię tworzyli niemal w całości żołnierze piechoty uzbrojeni głównie we włócznie. Szkoci walczyli w zwartych grupach pikienierów. Ściana włóczni znakomicie chroniła w walce z kawalerią. Bruce wiedział jednak, że oddziały pikinierów są podatne na ataki łuczników. Postawił więc ówczesne teorie wojskowości na głowie i rozkazał pikinierom przemieszczać się. W tygodniach poprzedzających bitwę król Szkotów szkolił swoją piechotę. Maszerująca, zwarta formacja była trudniejszym celem dla angielskich łuczników. Taktyczna innowacja nadawała oddziałom pikinierów znaczenie ofensywne. Ruchomy mur włóczni mógł dosłownie zepchnąć przeciwników z pola bitwy.
Gdy Anglicy dotarli do Stirling 23 czerwca 1314 roku, Bruce nie był pewien, czy taktyczna nowinka wystarczy, aby zniwelować ogromną przewagę armii wroga. Naprzeciw 18 tysięcy Anglików stanęło niecałe 7 tysięcy Szkotów. Nigdy dotąd wspanialsza angielska armia nie przekroczyła granicy Szkocji. 17 czerwca 1314 roku król Anglii Edward II wkroczył do Szkocji, aby uwolnić od oblężenia zamek Stirling. Szkocki król Robert Bruce zdawał sobie sprawę, że jeśli nie uda mu się powstrzymać Anglików, może porzucić marzenia o niepodległości kraju. Wierzcie lub nie, ale właśnie tu, 700 lat temu, rozegrała się jedna z najkrwawszych i najbardziej znaczących bitew Szkotów i Anglików. To właśnie to miejsce wybrał Robert Bruce na walkę z potężną armią Edwarda II. Dziś miasto Stirling zajmuje 2/3 pola bitwy. Niektóre miejsca pomagają jednak zrozumieć, jak na plan pokonania Anglików ułożony przez Bruce'a wpłynęła znajomość terenu. W 1314 roku zamek Stirling był otoczony gęstym lasem New Park. Na wschodzie rzeczka Bannockburn ograniczała rozległe płaskie mokradła noszące nazwę The Carse of Ballyderrick. Do zamku prowadziły tylko dwa szlaki. Stara rzymska droga oraz wąska ścieżka znana jako droga. Robert Bruce zdawał sobie sprawę z liczebnej przewagi Anglików. Musiał wykorzystać ukształtowanie terenu, aby mieć choć cień szansy. Podzielił swoje wojsko na 3 oddziały. Rozmieścił je wzdłuż rzymskiej drogi między zamkiem Stirling i armią Edwarda, skutecznie blokując najkrótszą drogę wiodącą do zamku. Miał niecałe 7 tysięcy ludzi. 2,5 tysiąca dowodzone przez samego króla rozlokowało się na skraju lasu New Park. Ponadto wśród drzew ukryło się 2000 piechoty i 600 konnych. Pozostałych 1800 żołnierzy zajęło pozycję blisko kościoła St. Ninian, gdzie droga rzymska łączyła się z wąskim szlakiem. Anglicy zbliżali się do Stirling w bezładzie. Wyobraźcie sobie, 18 tysięcy ludzi, ich konie, wozy, uzbrojenie, wszystko to na dość wąskiej drodze. Armia Edwarda była rozciągnięta na wiele kilometrów. Gdy Edward II i główna część armii czekali na dotarcie reszty oddziałów, straż przednia złożona z 1500 rycerzy wyruszyła na rekonesans szlaku wiodącego do twierdzy. Przekroczyli rzeczkę Bannockburn i posuwali się naprzód rzymską drogą ku lasowi New Park. Szkoci wyszli za drzew, aby zmierzyć się z Anglikami. W ciągu kilku minut rycerze Edwarda znaleźli się naprzeciwko ściany pik. Robert Bruce dokonywał inspekcji rozmieszczenia oddziałów pikinierów, gdy zobaczył go pewien angielski rycerz. Sir Henry de Bohun pomyślał, że nadarza się szansa na sławę i bogactwo. Gdyby zabił w pojedynku władcę Szkocji, armia górali byłaby zmuszona do poddania się. Przekonany, że nadszedł moment chwały, młody rycerz opuścił kopię i ruszył do szarży. Bruce mógł walczyć albo uciekać, ale nie zamierzał okazać słabości na oczach swoich ludzi. Siedzący na koniu, uzbrojony jedynie w mały topór, władca ruszył naprzód. 2 jeźdźcy pędzili ku sobie. W ostatniej chwili król Szkocji uchylił się i uderzył toporem w głowę Anglika. De Bohun był martwy, zanim spadł na ziemię. Rozwścieczony oddział przedni Anglików zaatakował Szkotów, ale pikinierzy utrzymali pozycję. Wielu rycerzy poniosło śmierć. Gdy spośród drzew do szarży ruszyli szkoccy konni, Anglicy zawrócili i zaczęli uciekać. W czasie tego starcia 500 angielskich rycerzy jechało wąskim szlakiem ku kościołowi St. Ninian, pragnąc znaleźć inną drogę do Stirling. Jednak Bruce przewidział i to.
Jego oddział, rozlokowany w okolicy świątyni, powstrzymał Anglików. Konnica atakowała szkockie oddziały pikinierów, ale te po raz kolejny utrzymały szyk. Wielu rycerzy i wiele koni nadziało się na las włóczni. Część piechurów Brusa zaatakowała, ściągając rycerzy z wierzchowców. Leżących na ziemi rannych dobijano. Kolejne szarże angielskiej jazdy również nie były w stanie złamać szyku górali. Drugi oddział angielskiej straży przedniej został zmuszony do odwrotu za Bannockburn. Plany dotarcia do zamku dwiema drogami zostały pokrzyżowane. Angielscy rycerze oczekiwali, że Szkoci pójdą w rozsypkę albo zdecydują się na odwrót, ale do tego nie doszło. Morale Anglików było teraz niskie. Wyczerpana całodzienną walką i długim marszem do Stirling, armia Edwarda wycofała się, aby lizać rany. Rycerze uważali, że nie nastąpi natychmiastowy atak. Wycofali się więc na moczary Carse of Balquhiderric. 2000 jazdy miało spędzić noc na skrawku bagnistego terenu. Dopiero teraz na pole bitwy dotarła angielska piechota. 16 tysięcy ludzi pozostało na drugim brzegu Bannockburn. Decyzja o rozdzieleniu sił miała mieć katastrofalne skutki. Szkoci na noc wycofali się do lasu New Park. Dwukrotne pokonanie Anglików umocniło ich wiarę we własne siły. Mimo to Bruce obawiał się, że jego wyszkolona do akcji partyzanckich armia nie da sobie rady w walnej bitwie z Anglikami. Musiał podjąć decyzję, czy zaryzykować wszystko i podjąć bitwę, czy zniknąć wśród wzgórz. Ale tej samej nocy do szkockiego obozu przybył dezerter. Od niego Bruce dowiedział się o fatalnym rozmieszczeniu angielskich wojsk. Teraz już wiedział, że podobna szansa może się nie powtórzyć. O świcie Szkoci opuścili New Park. Podzielili wojsko na 3 oddziały po 1500 ludzi. Pozostający nieco z tyłu Bruce miał ze sobą oddział odwodowy, 1800 ludzi. W lesie ukrył 600 konnych. Szkoci ruszyli odmawiając modlitwy, Bruce na ich czele. Obserwujący to z drugiego brzegu Bannockburn, król Edward powiedział do swego otoczenia, że Szkoci błagają o łaskę. Jeden z rycerzy odpowiedział: tak, panie, ale nie twoją. Ci ludzie zwyciężą lub zginą. Szkoci maszerowali na Anglików. Kwiat rycerstwa Anglii był zaskoczony bezczelnością ataku górali. Nikt przecież nie atakuje piechotą ciężkiej jazdy. Mimo to pikinierzy zbliżali się do angielskich konnych. Rycerze, wiedzeni impulsem, ruszyli po rozmiękłym gruncie w kierunku Szkotów. Szybko wspinali się po zboczu na wąski pas suchej ziemi. Byli teraz stłoczeni między lasem i rzeką. Bez żadnej myśli strategicznej małe grupy angielskiej jazdy zaczęły szarżować na szkockie linie. Nie było jednak miejsca na wykonywanie manewrów, a rycerstwu nie udało się rozpędzić. Podobnie jak poprzedniego dnia, próby rozbicia ścisłych formacji pikinierów spełzły na niczym. Szkoci ruszyli naprzód, spychając jazdę z powrotem na mokradła. Gdy konnica znalazła się w odwrocie, do ataku na skrzydle przystąpili angielscy łucznicy. Na Szkotów począł spadać deszcz strzał. Przez chwilę wydawało się, że oddziały pikinierów rozpierzchną się. Ale Bruce przewidział i to. Na łuczników wypadła z lasu nieliczna szkocka jazda, rozbijając angielski oddział.
król Szkocji wysłał pikinierów pozostających pod jego bezpośrednią komendą, aby wzmocnili linię. Teraz już cała armia Szkotów uczestniczyła w bitwie. Ściana włóczni rozciągnęła się na całą szerokość pola bitwy, spychając Anglików ku rzece Bannockburn. Niektórym rycerzom angielskim udało się wbić w linię Szkotów, ale szybko ulegli przewadze liczebnej. Małym grupom angielskiej piechoty udało się sforsować rzeczkę, aby pomóc oblężonej konnicy, ale nie byli już w stanie powstrzymać Szkotów. Czując, że zwycięstwo jest blisko, górale natarli, spychając Anglików w dół stromych zboczy wąwozu. Resztki rozbitej armii Edwarda zostały zepchnięte do rzeki. Anglicy walczyli już tylko o przeżycie. Kilku dzielnych rycerzy usiłowało walczyć do końca, ale zostali szybko rozsiekani. Innych zarąbano, gdy desperacko próbowali przebyć rzekę. Większość z 16 tysięcy angielskiej piechoty nie miała nawet pojęcia o rzezi. Gdy w końcu zdali sobie sprawę, co się dzieje, było już za późno na pomoc. Bitwa skończyła się. Mogli tylko rozpocząć odwrót na południe. Edward uciekł z pola bitwy i skierował się prosto do zamku Stirling. Ale ponieważ Szkoci zwyciężyli, angielski komendant twierdzy musiał uhonorować umowę o poddaniu się. Edwardowi nie uśmiechał się los więźnia, więc ruszył dalej. Edward wyruszył w długą drogę do Anglii. A na polu bitwy zostało ponad 1000 martwych żołnierzy jego armii. Tysiące poddały się. Robert Bruce stracił zaledwie 400 ludzi. Szkoci zdobyli także skarbiec armii Edwarda ze złotem, wartym w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze ponad 50 milionów funtów. Nad rzeką Bannockburn atakujące oddziały szkockich pikinierów upokorzyły wojskową elitę Anglii. Ofensywne użycie ściany pik stało się powszechne w całej Europie przez kolejne 4 stulecia. Ta wielka bitwa potwierdziła niepodległość Szkocji, na której tronie zasiadał Robert Bruce. Już za chwilę.